zaraz lecę na spotkanie integracyjne Władek Team. Jest to no, kolejne już spotkanie integracyjne Władek Team na plaży. Tym razem spotykamy się na plaży w okolicach Karwieńskich Błot 2. Bardzo fajna sprawa, no, często się spotykamy, grillujemy. Także zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Właśnie myślę, że kto wie, czy będziemy mogli w ogóle łowić, bo tak jak widzicie, jest pełno wczasowiczów wszędzie, pełno samochodów, pomimo tego, że to jest czerwiec. Myślę, że w zeszłym roku ta fala upałów, która była, która w tym roku też jest, pokazuje, że no to lato nad polskim morzem naprawdę no jest rewelacyjne. No i mamy oblężenie, jest pełno wczasowiczów, wszędzie pełno samochodów. No i aż się zastanawiam, czy na tej plaży, co wybrał nasz prezes Jacek, czy będzie miejsce do tego, żeby tak bezpiecznie połowić. Tak przymierzyłem takie wdzianko. Projekt na razie będzie, te wszystkie emblematy będą trochę mniejsze, ale tak to mniej więcej wygląda. Zaraz kamerkę damy komuś. Trzymaj. Tak, tylko trzymaj. O, tu masz się, co widzisz. Tak jest. No więc tada! Słuchajcie, taki mniej więcej projekt jest. Znaczy się mniej więcej. To jest projekt nowych ciuchów władkowych. To będzie mniejsze. Zdecydowanie mniejsze, takie wiecie, bardzo estetyczne. Z tyłu też będą napisy mniejsze. Nie zwracajcie uwagi, że to są takie kulfony. Oczywiście, tu będzie imię. Myślę, że z tyłu pod flagą też zrobimy imię. I każdy będzie miał takie indywidualne ciuchy. Można sobie zamówić bluzę, taką jak ja mam, z kapturem, bez zamka, z zamkiem, co tam jeszcze, bez kaptura, można zamówić koszulki, wszystko w tej samej jakości, w tej samej kolorystyce, więc zajebisty pomysł. No i to chciałem powiedzieć, co chłopaki o tym myślicie? Myślę, super sprawa, a koszulki jak mówisz? No koszulki, słuchajcie, wszystko, tylko gaci nie można zamówić, ale nawet te kominy na zimę, jakieś takie, wiecie, czapeczki, naprawdę rewelacja, ja tylko tak na chwilę to ubrałem, bo to jest prototyp, o, to jest dobre słowo, prototyp. No i tak to wygląda, także od nowego sezonu Morski Klub Wędkarski będzie miał nowe ciuchy. Kolega zaraz pokaże nam innowacje, ponieważ druk 3D wkracza do surfcastingu. Hello! Nowe podpórki. W sklepie najdłuższe 1,50 m. Te mają 1,80 m, można dłuższe, ale nie wiem, czy jest sens. Ale co jest najważniejsze? Podpórki pod wędkę, drukowane w technologii 3D. Również podparcia w technologii 3D. O tyle fajne, że mogę sobie, jeżeli nie wieje, długa podpórka, wędka idzie wyżej. Jeżeli wieje, to sobie wędeczkę opuszczam i punkt podparcia wędki jest wyżej. Czyli co? Bardziej szytówka nam pracuje, nie cały kij. Ale wracamy do samej idei 3D. No jest trochę roboty, bo to trochę trwa przy drukowaniu, zrobienie projektu, ale wszystko jest do zrobienia. Dla surfcastingu wszystko.
Wojtku, ty nie jesteś u nas w klubie. Jeszcze? Jeszcze nie, ale chciałbym być. To jest moje marzenie nawet. Może trochę. Hurra! I teraz i szybko uciek. I szybko uciek. No ale to masz ucieknąć. No, bardzo dobrze. Dalej, jeszcze dalej, bardzo dobra ręka, najlepszy jest nad głową, to jest dalej, a na boki, takie małe OTG, tylko pośle, ale to krócej, lepiej nad głowę, to jest bardzo dobra ręka i ona ma po prostu, napręża się po prostu. Takie 120-150 gram ta jest lepsza od tamtej, co przed chwilą testowałeś, tej niebieskiej? 120 gram, 125 gram było, jedno na drugą. Ten jest lepszy, ręka dalszy jest od tamtego. Bardzo rebelaście to jest po prostu. Jeszcze raz próbuję przedłużyć, nie? Nad głową. Wtedy było bokiem, nie? A teraz nad głową. Zobaczymy jak dalej pójdzie nad głową. Ale rewelacja, naprawdę. Jeszcze dalej. Świetnie, bawiliśmy się do nocy, ale no niestety już jest 7, w zasadzie 8 minut filmu, więc podzielimy to na kilka filmików. Także spodziewajcie się no następnego takiego luźnego vloga oraz kilka filmików takich bardzo dokładnych, szczegółowych, jak łowić leszcze, belony i flądry. Chłopaki pokażą wam, co ciekawego no, zakładają na te boczne troki, żeby złowić te ryby. Trzymajcie się, cześć!